Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski Szósty set. Tym razem opowiemy wam o piątej kolejce plus ligi. Piątej kolejce, w której były wybuchy, postrzały, wystrzały, pościgi, asy serwisowe, bloki, długie akcje, długie obrony. Wojny gangów. Wojny gangów. Czego w tej kolejce nie było w zasadzie od strony siatkarskiej. Atmosfery na trybunach wydaje się, że nie brakowało zupełnie niczego. A o tym, co wydarzyło się w tej piątej kolejce, opowiedzą wam Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. No to jak już zacząłem o tych wystrzałach i wybuchach, to w sumie tych wystrzałów i wybuchów chyba najwięcej było w meczu w Zawierciu. Aluron Virtus CMC Zawiercie 2-3 przegrywa z Projektem Warszawa, czy może już w zasadzie w tym momencie powinniśmy używać formalnie nazwy klubu docelowej, czyli i teraz posłuchajcie, Werwa. Dobrze, to chcesz powiedzieć. Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwa. Brawo. Brawo, więc tak jak się udało wyleczyć z kilku błędów z Czarnymi Radą, że tam Enei nam brakowało, czy że CMC Zawiercie zamiast CMC Zawiercie, to tym razem wydaje się, że udało nam się to przyswoić dość szybko, ale jeżeli będziemy się mylić, to prosimy o wyrozumiałość. No i właśnie. Tak, ktoś wreszcie oficjalnie w nomenklaturze komputerowej zostając zrobił tam ten plik, zapisz projekt jako. Dokładnie. Tak, dobra. Werwa Warszawa, Orlen, Paliwa, też przećwiczyłem, możemy mówić dalej. Dobra, no to może najpierw jeszcze werbelek. Suchar, znaczy suchar dobry, no dobry żart, no ale zasłużyłeś na niego, Filipie. Więc wtedy jeszcze Projekt Warszawa, w momencie nagrania odcinka już nie Projekt Warszawa, zwycięża na trudnym terenie 3-2, ale wydaje się, że taki mecz na rzut monetą, tak bym go określił, poziom sportowy obu drużyn był naprawdę bardzo wysoki i to było chyba najlepsze spotkanie jak do tej pory w plus lidze w tym sezonie, który mamy obecnie. Nawet taką mieliśmy ankietę, tak? Czy to było najlepsze spotkanie? Tam większość z was uważała, że było najlepsze, chociaż nie wszyscy, także fajnie, że się trochę w tym zakresie różnimy. Nie chcę się tak delikatnie chwalić, no ale to w zapowiedzi do piątej kolejki powiedziałem, że tu wygra Warszawa 3-2 i że moim zdaniem jakoś tam rolę odegra Igor Grobelny. Myślałem, że odegra większą. Największą odegrali i Piotrek Nowakowski, i Bartek Folek, no i Antoine Brizard, który tak naprawdę mega mi się podobał jak grał, bo z jednej strony miałem wrażenie, że oglądamy spotkanie drużyny kompletnej, w której wszyscy skrzydłowi mają sporo piłek, tak jak Ferreira, Malinowski, Waliński, z drużyną, w której tak naprawdę atak opierał się w pewnym etapie na dwóch zawodnikach, czyli na Bartoszu Kwolku, no i Piotrze Nowakowskim, wybranym słusznie MVP meczu. Ale Antoine Brizard akurat dość dobrze ukrywał tę słabość, jaką wskazujemy jako jakiś tam problem Warszawy, czyli prawe skrzydło, i sam Jan Król też miał momenty, w których grał naprawdę dobrze. Faktycznie Igor Grobelny w tym tiebreaku odegrał swoją rolę i on zmienił w tym trudnym momencie dla Janka Króla, atakującego Warszawy. Odegrał swoją rolę, ale sam Janek Król miał takie momenty, w których naprawdę też mógł się podobać, więc... Pierwszy set chociażby. Tak, oczywiście, to nie były piłki, w których on bardzo dużo piłek dostawał, powiedzmy, na tym szczelnym, podwójnym, potrójnym bloku. Tutaj raczej Kevin Tilly i Bartek Kwolek. No ale Antoine Brizard faktycznie bardzo umiejętnie ukrywał gdzieś te słabości Warszawy. Wydaje mi się, że to były trzy najlepsze sety w wykonaniu Jana Króla tak w ogóle w tym sezonie, czyli trzy pierwsze sety, później w czwartym już nie skończył żadnej piłki. I chwilę później pojawił się na boisku Igor Grobelny. Antoine Brizard, w ogóle podobała mi się jego dystrybucja w tym spotkaniu, aczkolwiek Kevin Tilly akurat mu się nie odpłacał skutecznością ataku i ta była oparta na w głównej mierze właśnie Królu, później Grobelnym i Bartoszu Kwolku oraz świetnie wykorzystywanym w ataku Piotru Nowakowskim i Andrzeju Wronie, też później zmienionym przez Patryka Niemca. Także akurat Kevin Tilly w ataku bardzo słabo wyglądał, ale bardzo dobrze trzymał przyjęcie i w ogóle to był taki element, w którym Zawierciu ciężko było złamać Warszawę, pomijając chyba czwartego seta, gdzie nawet statystycznie przyjęcie Warszawy wyglądało bardzo słabo. I tak, w zasadzie jakby nie spojrzeć, to hala w Zawierciu i właśnie sam Aluron w Zawiercie, to są takie tereny i to jest taka drużyna, która akurat zagrywa bardzo mocno, więc jeżeli Warszawy nie udało się złamać Zawierciu we własnej hali, no to życzę powodzenia wszystkim pozostałym drużynom, tak? Bo po prostu dobrze wiemy, że Zawiercie tę zagrywkę potrafi mocno kierować. No i w momencie, w którym kierowali, no to ta gra Warszawy się rozsypywała, ale z drugiej strony, no jak Warszawa utrzymywała przyjęcie, to była w stanie zagrać seta, no chyba perfekcyjnego, bo ten jeden set, który oni wygrali wysoko, no by był setem, który no moim zdaniem no
no był majstersztykiem. Wydaje mi się, że to może był klubowo najlepszy set jak do tej pory, bo tam chyba jakaś niebotyczna skuteczność w ataku wyszła 80. z tego. No i w trzecim secie to w ogóle tak wyglądało, że od stanu 9 do 8 dla zawiercia w kolejnych akcjach do końca zakończenia tej partii zawiercie nie było w stanie zrobić breaka. Więc no, rewelacyjnie po prostu spisywali się w tym, co mieli po swojej stronie po prostu warszawianie. No i tak jak ty powiedziałeś, Piotrze, zakończyło się to rewelacyjną skutecznością ataku. Bartek Kwolek, kolejny bardzo dobry mecz. On chyba no, jako jeden z najrówniejszych zawodników na początku sezonu i trzyma też tę formę bardzo, bardzo wysoką, więc udowadnia na tle tych rywali również mocniejszych, na czym się zastanawialiśmy na początku sezonu, czy Warszawa będzie w stanie udźwignąć tę presję. Bardzo dobry Antoine Blizzard. Pytanie może do was, panowie, skierowane w takim układzie, no, dlaczego zawiercie przegrało, czego zabrakło zawierciu? Do indywidualności moim zdaniem, bo naprawdę, tak jak mówiłem, oglądając ten mecz, obserwowałem spotkanie drużyny, która była drużyną, czyli naprawdę była dobra dystrybucja. Nawet parę piłek dostawali środkowi, chociaż Verhees dość szybko został zmieniony, bo ta jego skuteczność była niezbyt wysoka. Z drużyną, gdzie grało dwóch, trzech zawodników i mam wrażenie, że to były indywidualności, które zdecydowały o zwycięstwie Warszawy, bo te indywidualności po prostu pokonały drużynę. I też mam takie wrażenie, że przez to, że ci zawodnicy są doświadczeni już na etapie i na arenie międzynarodowej, mają taką sobie pewność, podobną jak Zaksa, że w tej końcówce, ja miałem takie wrażenie, w końcówce tiebreaka, że on padnie łupem drużyny z Warszawy, tak? Szczególnie patrząc na to, jak zagrali w końcówce blokiem na Mateuszu Malinowskim. Filipa, ty jak Znaczy, wydaje mi się, że trochę zawierciu zabrakło dokładnego przyjęcia, żeby bardziej kombinacyjnie mógł grać Michał Masny i tym samym może mniej używać Mateusza Malinowskiego, który był bardzo obciążony w ataku i to chyba odbiło się trochę na końcówce tego meczu, bo w tiebreaku ostatnie dwie piłki to były punktowe bloki na Mateuszu Malinowskim, aczkolwiek też od razu można się zastanawiać, jak tak grające zawiercie wypadłoby na tle Zachsy, gdyby to Mateusz Malinowski był na boisku, a nie Grzegorz Bocik, który moim zdaniem zagrał słabe spotkanie z Kędzierzynem i mimo tego z jakiegoś powodu australijski szkoleniowiec zawiercia go nie zmienił w tamtym spotkaniu. Taki dwumecz z drużynami, które no, te też są w samej czołówce tabeli, czyli z Zaksą i z Warszawą, zawiercie kończy z tylko jednym punktem, a tych punktów mogło być więcej. Myślę, że mogą czuć lekki niedosyt, natomiast myślę, że to była doskonała reklama siatkówki ligowej. To, co mi się też bardzo podobało w tym meczu, to jest to, że tam praktycznie nie było głupich błędów. W sensie to było naprawdę poukładane akcje obronnie, dobrze wyprowadzane kontry i ogólnie mam wrażenie, że jak oceniam, bo to teraz możemy tak na bardzo króciutko się zatrzymać, uważam, że to jest jedno z lepszych otwarć sezonu, jakie ja kojarzę w ostatnich, nie wiem, kilku latach, bo drużyny wyglądają naprawdę dobrze przygotowane, tak jakby wiedziały, że jeżeli tej formy nie będzie na początku sezonu, to może być problem. Przynajmniej nie wszystkie drużyny, ale na pewno te, które są w tym momencie w czołówce. Liga jest szalenie wyrównana i to widać w tych spotkaniach, że te zespoły, jeżeli nie dają z siebie maksa, no to jest problem. Natomiast ja bym się zatrzymał tu jeszcze przy tym meczu, przy Marcinie Kani, no bo jedno z odkryć sezonu, tak? Początku, myśmy pamiętam jakby to w naszym elementarzu takim kibica, wymieniali go jako jednego z ostatnich środkowych, a oczywiście mając na uwadze problemy zdrowotne innych środkowych, no to gra, ale mimo tego, że gra, bo korzysta z problemów zdrowotnych, no to gra bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Tak, dużo mówiliśmy o Mateuszu Porębie z Interpolu AZS-u Olsztyn, że wykorzystuje swoją szansę bardzo dobrze, ale z każdym kolejnym meczem przekonuje się, przynajmniej ja, że warto też wyróżnić Marcina Kanię i też od razu można powiedzieć, że Bartłomieja Mordyla, czyli tego trzeciego już z kolei młodego, czy też nieodkrytego wcześniej środkowego na takim wymiarze czasowym na boisku. O Bartłomieju Mordylu jeszcze będziemy mieli okazję pogadać, gdy skoncentrujemy się na meczu Interpolu AZS-u Olsztyn z Treflem Gdańsk. No faktycznie, no trzech nowych młodych środkowych wchodzi, chociaż Kania akurat najstarszy chyba z nich wszystkich, bo on już 23 lata. Znaczy, Marcin Kania i Bartłomiej Mordyl grali w jednym zespole młodej ligi Asseco Resowi, także oni są chyba równolatkami. Okay. Nawet pamiętam, jak grali w finale tych rozgrywek po jednej stronie siatki, a Mateusz Poręba ma 20 lat, zdaje się. To też pokazuje to skalę talentu i to, jak potrafi Mateusz Poręba zagrać, ale właśnie jeszcze będzie okazja też i o Mateuszu Porębie porozmawiać. I jeszcze może, nie wiem, jakieś inne odkrycia, no to może mi się nasuwa nazwisko Maruszczyka, tak? Spodobało mi się też to, co powiedział Kadziewicz właśnie a propos Kani w trakcie meczu Aluronu Virtus EMC Zawiercie, no, że on ma 23 lata i jeszcze możemy teraz go traktować jako takiego juniora.
No ale skończy się ten sezon, jeżeli będzie grał dużo, no to powinien złapać trochę ogrania, no i w zasadzie 24 lata to już jest taki wiek, w którym od siatkarza młodego, wchodzącego do ligi już powinno się oczekiwać więcej. On nie miał tego łatwego wejścia, no bo dość późno się pojawił na tym poziomie rozgrywkowym, ale są tacy zawodnicy, którzy dojrzewają sportowo odrobinę później i wydaje mi się, że właśnie Marcin Kania jest jednym z nich, jako taki sztandarowy przykład też myślę Michał Kubiak. Myślę, że o Michale Kubiaku można mówić sporo, natomiast jakby jeszcze tutaj zostając, chociaż nie, no nie ma chyba sensu tutaj, jest taki jeden zawodnik, o którym zaraz powiemy, który akurat w meczu weekendowym wypadł trochę słabiej, ale bardzo chyba mi się wydaje, przypomina Kubiaka. Tak, no i właśnie przejdziemy może do kolejnego meczu. Mamy ze sobą ten mecz sobotni o godzinie 14.45, przenosimy się do poprzedniej niedzieli 14.45, ale zanim o tym meczu, dżingielek szóstego seta. Szósty set. Trefl Gdańsk kontra Indyk Pola ZS Olsztyn. Tutaj też spodziewaliśmy się wystrzałów, wybuchów, no i była też taka bomba siatkarska. Nie podejmuje się oceny, który z tych spotkań było lepsze, może jednak faktycznie to w Zawierciu, ale tutaj też było bardzo dużo emocji. Indyk Pola ZS Olsztyn wygrywa 3-1 na wyjeździe, bardzo cenne punkty do ligowej tabeli, bo Gdańsk potrafił naprawdę bardzo długo stawiać warunki takie, że tutaj ponownie troszeczkę jak w przypadku Zawiercia i Warszawy mogą sobie trochę pluć w brodę, że nie mają ani jednego punktu, no ale ta siła doświadczenia ZS-u Olsztyn w tych bardzo wyrównanych końcówkach wygrywała. Wiesz co, powiedziałeś, że tamten mecz w Zawierciu bardziej wyrównany, trochę teza kontrowersyjna, no bo tam mieliśmy 5 setów. Nie, ja nie mówię, że był wyrównany, bo wydaje mi się, że sportowo był lepszy. No był chyba lepszy, chociaż ten był bardziej wyrównany, no bo 3 sety na przewagi, to mogło pójść w obie strony i tak naprawdę... Tak, dla miłośników gry na przewagi, no to na pewno w Gdańsku mecz. No zdecydowanie i tutaj tak naprawdę trochę, tak jak powiedziałeś, zdecydowało doświadczenie, no i zdecydowała też złota zmiana Mateusza Miki. No tutaj mieliśmy ankietę, czy mamy ankietę, w której pytaliśmy się o jego wpływ w tym sezonie na drużynę. No zaskoczył in plus, 60% wszedł, w końcówce trzeciego seta zagrał bardzo dobrze, skończył decydującą piłkę. Wrócił do Gdańska jako triumfator, jako zawodnik nowo odbudowany. Do czwartego seta był to bardzo dobry mecz i też a propos tego, jak wyrównane było to spotkanie, to można powiedzieć, że dopiero w czwartym secie któryś z zespołów, czyli akurat w tym meczu Olsztyn, wyszedł na prowadzenie większe niż 3-punktowe. Więc to akurat w dużym napięciu to spotkanie się chyba odbywało. Nie było ani chwili oddechu dla zespołów, że można sobie lekko odpuścić może, zagrać trochę jakieś luźniejsze akcje, bo jednak ciągle był ten styk punktowy, gdzie jakieś drobne pomyłki mogły spowodować odjazd przeciwnika i gdzie trudno byłoby dogonić. Także sądzę, że na dużym obciążeniu psychicznym to spotkanie się odbywało. Trochę popsutych. Do czwartego seta. Trochę popsutych zagrywek, to faktycznie, no ale to... No cóż, no w tej siatkówce na najwyższym poziomie, jeżeli zagrasz lekko, to ta pierwsza akcja w zasadzie kończy się skutecznie w przypadku 60, 70, 80% akcji po pozytywnym przyjęciu. Inaczej, skończy się z dobrym skutkiem, bo tam wiadomo, że nie zawsze skończysz, ale często masz okazję wyprowadzić jeszcze jedną akcję, więc nie mówię o skuteczności samej, ale powiedzmy o tym, ile akcji pada łupem drużyny, która wtedy przyjmuje, gdy to przyjęcie jest łatwe. No i trochę tych zagrywek popsutych było, ale fakt faktem, że bardzo mi ten mecz przypominał mecz Trefla Gdańsk z PGS Crew Bełchatów, bo to też 1-3, też wyrównane końcówki, też Gdańsk ze swoimi szansami, też taki jeden set odrobinę chyba Gdańska słabszy i w sumie no na tle powiedzmy porównywalnego rywala, no Olsztyn wypadł myślę, że też bardzo, bardzo dobrze i tutaj w sumie i w przypadku Gdańska i w przypadku Olsztyna jako taki atut i coś, co sprawiało, że ten mecz oglądało się naprawdę nieźle. No to właśnie było to, że po prostu trzymali swoją pierwszą akcję, czyli w zasadzie tych odjazdów, tak jak Filip zresztą sam słusznie zauważyłeś, po prostu dużo nie było i to się podobało, tak? To już nie jest ten AZS Olsztyn, który potrafił wypuścić 5 punktów, 6 punktów z rzędu, bo i z Jastrzębskim Węglem był w stanie wytrzymywać końcówki, i z Gdańskiem był w stanie wytrzymywać końcówki. No z Jastrzębiem można tam wskazywać ten jeden set, ale wydaje mi się, że nad tym Olsztyn też pracował, żeby z tych trudnych momentów wychodzić i byli w stanie to robić bardzo dobrze. Wiesz co, ten mecz też pokazał głębię składu, no bo po pierwsze oczywiście Mateusz Mika i jego powrót, a z drugiej strony Paweł Pietraszko, tak, który wchodzi i pierwszy raz miał szansę zagrać dłużej, bo Mateusz Poręba wyglądał troszeczkę słabiej w tym meczu niż w poprzednich spotkaniach. Wchodzi Paweł Pietraszko, no i gra bardzo dobrze, także tutaj pokazało to głębię składu chyba, który jest szerszy w Olsztynie niż po prostu w Gdańsku. No właśnie, pamiętacie jak rozmawialiśmy o głębi składu przed sezonem, w tych naszych zapowiedziowych nagraniach, no to tam raczej mówiliśmy, okej, no Mateusz Mika nie wiadomo jak ze zdrowiem,
Paweł Pietraszko też nie wiadomo jak ze zdrowiem i tak Mateusz Poręba, raczej nie wskazywaliśmy go jako kogoś, kto może być odkryciem, a to się nagle okazuje, że tak, Pietraszko wchodzi za Porębę, trzy bloki, trzy asy, więc w zasadzie zmiana doskonała. Mika wchodzi za Andringę, który ewidentnie no, miał gorszy moment, tak? I on takie momenty będzie miał, ja się nie łudzę, że on będzie bardzo powtarzalny, jeżeli chodzi o skuteczność w ofensywie. No i tutaj jeszcze bym dodał taki jeden plusik u Remka Kapicy, bo on w zasadzie co wchodzi na zagrywkę, to... On nie ma złych zmian na zagrywkę, tak można powiedzieć. Tak, on w zasadzie, nie wiem czy on popsuł i chociaż jedną zagrywkę, znaczy możliwe, że popsuł, ale w zasadzie za każdym razem jest szansa na breakpointa dla AZS-u Olsztyn. I to często w takich momentach kluczowych, więc tutaj też, jeżeli to świadczy też o jakiejś tam skali talentu, no to bardzo chciałem zobaczyć go na dłuższym dystansie, no ale jak się ma Hadrawę, to ciężko o to. Biorąc pod uwagę, ile atakuje Hadrawa, bo to był kolejny mecz, w którym Czech był bardzo mocno obciążony, to może jednak Paolo Montagnani będzie tym typem szkoleniowca, który za wszelką cenę będzie chciał znaleźć tę lukę w biegu sezonu, w którym to jednak młody atakujący innych polu AZS-u Olsztyn będzie mógł się nam pokazać w ataku, a nie tylko w zagrywce i bardzo na to liczę, bo tak jak już podkreślałem, przez co za nowym odcinku o Olsztynie. Uważam, że jest bardzo utalentowany chłopak i oglądanie go w akcji robi piorunujące wrażenie. Nieco gorszy mecz Pawła Halaby. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. No to jedziesz, Kuba. Tak jak mówiliśmy, no już widziałem głosy na Twitterze, że to jest podobna kariera trochę jak Michała Kubiaka, który też pojechał za granicę dość w młodym wieku, kiedy wcześniej nie za bardzo miał szansę grać w Plus Lidze, wrócił i wyglądał bardzo dobrze i tak było na razie z Pawłem. Ten mecz troszeczkę słabszy, ten atak nie był tak dynamiczny, tak skuteczny jak w poprzednich meczach. Dalej dokładał swoje blokiem, bo widać, że ten blok, on dobrze się ustawia w bloku, widać, że ma tą technikę bloku. W zagrywce też troszeczkę swojego robił, bo może nie zdobywał tylu punktów, nie aż tak dużo zagrywek też popsuł, ale punktowo też nie było tak jak w meczu na przykład chociażby z Resowią. No więc to było widać u niego, że to nie jest ten jego najlepszy mecz i jakbym nawet porównywał te pierwsze dwójki, które były w Olsztynie i w Gdańsku na boisku i nawet atakujących, to ich poziom skuteczności był w miarę zbliżony. Może największa różnica była pomiędzy Hadrową a Filipiakiem, tak? Ale to wejście Miki, które dało dużo jednak w porównaniu do Andringi, chyba przeważyło moim zdaniem w tym meczu mocno na skrzydłach. Zastanawiam się, co sądzicie o grze Pawła Wojickiego, bo przedtem powiedziałeś, Piotrek, o znaczeniu zagrywki w tym meczu, że jeżeli ktoś dobrze zagrywa, to po prostu kończył swoją akcję. To był taki mecz, moim zdaniem, w którym wybitnie było to widoczne. Jeśli zespoły oba, bo to i Gdańsk i Olsztyn, dobrze przyjmowały, to w swojej pierwszej akcji grały niemalże bezbłędnie, a dużo problemów pojawiało się, gdy przyszły też kłopoty z przyjęciem i mam wrażenie, że z biegiem tego spotkania Olsztyn zaczął serwować znacznie lepiej. A to samo nawet powiedział Mateusz Poręba w jednym z pomeczowych wywiadów, że z czasem oswoili się z tą halą i zagrywka zaczęła im siedzieć, ale też to, gdy Olsztyn trochę gorzej przyjmował, to uwypukliło problem Pawła Wojskiego w dobieganiu do piłek, które nie są dograne do siatki. Mam wrażenie, że często był bardzo spóźniony, co przekładało się na dokładność wystaw. I ja akurat za to spotkanie Pawłowi MVP bym nie dał. To znaczy na tle tych poprzednich spotkań w tym sezonie, które widziałem Indyk Pola ZS Olsztyn, to akurat uważam, że Paweł Woicki zagrał porządny mecz. W sensie ja nie mówię, znaczy, że to grał, były... Na pewno grał gorsze mecze w tym sezonie, tak. to się zgadzam, ale no, też nie dałbym mu chyba MVP po prostu. No być może tak, no widać, że jak musi pobiegać, to już nie jest tak łatwo. Ale on akurat wydaje mi się, że dość dobre tempo i było wiele akcji rozegranych na pojedynczy, lotny, podwójny blok i akurat jego bym nie ganił, to że z tymi powiedzmy gdzieś tam przygotowaniem kondycyjnym nie jest już tak dobrze, no to widać, tak? Widać, że po prostu te wystawy widać, że są jakby trochę zaburzone, takie jakby trochę jakby był zmęczony po prostu tym, że czasem musi dobiec. Przynajmniej chaotycznie, tak bym to nazwał może. Jeden zawodnik go czytał w tym meczu ewidentnie, tak, no bo z 10 bloków drużyny z Gdańska 6 miał Bartłomiej Mordyl, tak, i o nim chcieliśmy trochę opowiedzieć, bo 7 na 10 w ataku i 6 bloków. Na zagrywce jeszcze nie jest tak niebezpieczny, no ale to jest fajnie rozwijający się chłopak, my o tym rozmawialiśmy przecież w elementarzu, tak, czy będzie grał Wojciech Grzyb, dla którego była piękna, tak, rocznica 20 gry w Plus Lidze w ten weekend. Nie, zagrał Bartek Mordyl, drugi mecz z rzędu albo trzeci, no i z każdym wygląda lepiej.
No zdecydowanie tak. I właśnie fajnie, że są takie postaci, bo wiecie, no to tak jak zawsze, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, no ten ligowy dżemik musi z jakichś tam owoców powstać, że tak to ujmę, więc tutaj te owoce chyba są, nie no, badumc, no dobra, no to niech będzie werbelek. I wydaje mi się, że ten ligowy dżemik, no to właśnie będzie taki Bartłomiej Mordyl, czy właśnie Marcin Kania wcześniej przez nas wspomniany. No bo wiecie, konkurencja kadrowa jest przeogromna. Szczególnie na tej pozycji. W szczególności na tej pozycji, więc no w zasadzie no jakby teraz ich oceniać, no to raczej jakiś uniwersjadowy skład B, C, no to powiedzmy tam gdzieś tam mogliby się panowie załapać, co nie znaczy, że oni nie będą bardzo dobrymi siatkarzami, tak? Ale zdaje się, że obaj występowali w reprezentacji Polski do lat 23, więc może teraz kolejny szczebel właśnie uniwersjada. Ale tak patrzę na tą superlegę włoską i nie ma takich talentów tam, tak? Szczególnie na środku, więc myślę, że my musimy się cieszyć, bo naprawdę przed nami jest kapitalna przyszłość. No a ja bym zamienił takiego jednego środkowego utalentowanego na jakiegoś takiego ofensywnego, przyjmującego albo atakującego, który mógłby Bartka Kurka odciążyć w perspektywie 5-10 lat. No ale może Muzaj, może Remek Kapica. Tak się może, a może, no bo nie wiem. Bartek Filipiak? Może Bartek Filipiak. No, no i co? I czy jeszcze chcielibyście się podzielić jakimiś sformułowaniami? Ja jeszcze może tak jedną myśl tylko o Gdańsku, że faktycznie spodobało mi się to, co też Dariusz Gadomski mówił przed sezonem, że to nie jest drużyna, która tu i teraz ma wygrywać. W sensie to jest drużyna, która ma być budowana w perspektywie no, sezonu jednego, dwóch, trzech i jak sobie patrzę właśnie na Pawła Halabę, jak sobie patrzę na Marcina Janusza też dobrze rozwijającego się i który dobrze wypadał nawet na tle Pawła Woickiego, lepiej moim zdaniem nawet, to wydaje mi się, że no tych takich właśnie szkielet drużyny z Polaków jest bardzo istotny w takim długofalowym budowaniu klubu i wydaje mi się, że mogły to być takie małe złote strzały Trefla Gdański właśnie prezesa Gadomskiego, więc brawo, no i nie można oceniać drużyn tylko w perspektywie tu i teraz, no ale też tego, co się wydarzy dalej. Taka prywatna moja teza. Sam Michał Winiarski teoretycznie powinien z czasem być coraz lepszym trenerem. Tak, no ja się zgadzam, fajnie się Michał rozwija, widać jak żyje mecze, natomiast taka dwie moje prywatne takie tezy krótkie, jeżeli chodzi o człowieka z Trójmiasta, to na pewno prezes Gadomski jest najlepszym prezesem klubu sportowego w Trójmieście, przynajmniej tak mogę powiedzieć, śledząc większość dyscyplin. A druga kwestia, myślę, że od nas wszystkich ukłony. Wojciech Grzyb, 20 lat w Plus Lidze, najpierw 9 w Olsztynie u ciebie, potem u ciebie Filip 5 w Rzeszowie i teraz 5 w Gdańsku, także 6 nawet, także wielki szacunek. To możemy powiedzieć, że to legenda plus ligi, bo tam się przepychaliśmy o to, czyja legenda, ale no wychowanek Olsztyna, ale legenda plus ligi niewątpliwie. No i ciekaw jestem jak ta kariera się zakończy, tak? Czy to jeszcze rok, czy to jeszcze 2 lata, czy może Wojtek Grzyb będzie kończył. No a o innym zawodniku, który jest bardzo blisko rozegrania już swojego 500 meczu w Plus Lidze, opowiemy za chwilę, może po dżingielku 6 seta. Trzeci mecz, na którym chcielibyśmy się skupić, o którym chcielibyśmy opowiedzieć w piątej kolejce. 6 set. Cerrad Enea Czarni Radom kontra grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. 3-0 Zaksa wygrywa, wywozi 3 punkty z hali pod złotym sufitem. Ty, Kuba, byłeś w tej hali chyba, nie wiem, czy pierwszy raz w życiu? Pierwszy raz w życiu. No właśnie, jak wrażenia, jak atmosfera, jak mecz z perspektywy obserwatora? No szacuneczek dla kibiców, bo atmosfera jest niesamowita. Naprawdę ta hala odlatuje. Gdzieś jest taka nić porozumienia pomiędzy z jednej strony stowarzyszeniem kibiców, którzy prowadzą doping żywiołowy. Ja myślę taki, jakbyśmy chcieli też widzieć na piłce nożnej, czyli taki żywiołowy przez cały mecz, ale bez agresji, ze speakerem. I z całą resztą publiki, która też odlatuje wraz z tymi kibicami po udanych akcjach, których w tym meczu Radomia było bardzo dużo, bo bądźmy szczerzy, z kim nie rozmawiałem po meczu, czy to był Robert Prygiel, czy był Benjamin Toniuti, no to wszyscy podkreślali, że to był chyba najlepszy mecz Radomia, na pewno na zagrywce. 9 asów serwisowych, to robi wrażenie. Dużo ułatwiło nabicie takiej statystyki to, że na boisku znajdował się Korneliusz Banak, a z kolei zabrakło Pawła Zatorskiego, który był chory. Tak, lekka infekcja, Korneliusz Banach, to jeden chyba jest jego,
No, niewielu spotkań, jakie rozegrał w Plus Lidze. Paweł Zatorski raczej od deski do deski w Zaksie Kędzierzyn-Koźle gra i to już ładnych kilka lat. No to już nie jest też tak, zawodnik, ale, nie jest ale też może zawodnik być młody. Mylące to, że to jest zawodnik, który się rzadko pojawia na boisku, ale on do Zaksy na poziomie Plus Ligi trafił już w sezonie 15-16 i tam już kilka przyjęć zdążył zanotować, więc on już dosyć dawno te pierwsze szlify w Plus Lidze złapał, aczkolwiek no, grał bardzo mało. Wiesz co, to też jest trudna sala chyba, mi się wydaje, przy tej zagrywce Radomia, no to no, radził sobie taki Wega jak Parodi, radził sobie Śliwka, ale on ma naturalny talent do tego, że tak powiem, elementu rzemiosła. Korneliusz Baniach, tak, 29 przyjęć, 7 błędów, 8 negatywnego przyjęcia. No więc co, no, nie dziwię się doborowi taktyki czarnych Radom na to spotkanie. No i zmieniony też Korneliusz Baniach przez Kamila Semeniuka. Znaczy Smith nawet był zmieniany. Znaczy, tak, zmieniony został David Smith w sensie takim, żeby było na boisku trzech przyjmujących i libero, także to dosyć ciekawy manewr taktyczny Nikoli Grbicia. Tak, opłacił się. Także normalnie David Smith powinien, powiedzmy, powinien zejść na ławkę, a tutaj Kamil Semeniuk, no i wprowadził, więc ma kilka takich smaczków Nikola Grbicz, on ma w sumie taki dość też ciekawy skład, dość różnorodny, bo w zasadzie każdy tam może coś dać z ławki i ta głębia składu Zaksy no, na początku sezonu też imponuje. Nie wydawało się tak powiedzmy jeszcze miesiąc przed sezonem, dwa miesiące przed sezonem, że będzie to wyglądało tak dobrze, a tu się okazuje, że w sumie trafiony i Parodi, bo wydaje mi się, że jak na razie wchodzi dobrze do Plus Ligi, trafiony i Baroti, więc tutaj koszmar powiedzmy ludzi, którzy zajmują się mówieniem, no bo w sumie te nazwiska dwa oba dość podobne. Dobra zmiana Smitha, Reino jak wchodzi też gwarantuje pewien poziom, no może faktycznie ten Banach akurat w tym meczu no niekorzystnie, no ale właśnie wspominaliście o tej zagrywce Radomia, wydawało się, że ta presja na Zaksie była ciągła, no a Zaksa w sumie te trzy punkty wywozi, no to właśnie gdzie ten problem Radomia, tak, co sprawiło, że pomimo bardzo dobrej zagrywki nie byli w stanie punktów zdobyć. Wydaje mi się, że przede wszystkim w skuteczności ataku, bo to nawet sam trener Prygiel mówił, że dobrze sterowali, dobrze przyjmowali, a nie przyłożyło się to w ogóle na skuteczność ataku i zawodził Protopsaltis, zawodził Karol Butryn, który był zmieniany przez Michała Filipa i też zawodził Bartosz Firszt, który zanotował zerową efektywność ataku, także no, to jest chyba element, który przede wszystkim zawiódł w Radomiu. Znaczy dla mnie to, po pierwsze tak, fantastycznie wygląda współpraca Grbicia z drużyną, ja nie wiem, pamiętam przed sezonem, nie wydaje mi się, żeby była taka chemia pomiędzy Gardynim a drużyną, że Grbić naprawdę widać, że jest trochę głodny tego po tym niepowodzeniu w Serbii i pewnym problemach w poprzednim sezonie Serie A, że jest głodny sukcesu. Kolejna kwestia. Pewność w Zaksie jest ogromna, oni są tak silni psychicznie, ja o tym rozmawiałem ze zbężemnem, to New Team, oni mają takie przekonanie, że kto nie wejdzie z ławki, że ten skład jest tak szeroki, że da swoje i wchodzi, tak jak powiedział Benjamin, wszedł Kamil Semeniuk i oni wiedzieli, że jak na niego pójdzie zagrywka, on da radę. Z drugiej strony, w pierwszym secie Radom zrobił mega comeback, miał dwie piłki setowe i przy piłce setowej pierwszej, okej, Zaksa się wybroniła swoją akcją, przy drugiej idzie na zagrywkę to Newt i kogo serwuje? Firszta. Złe przyjęcie, piłka do Firszta, blok, wchodzi w boisko, trochę szczęśliwie, ale wchodzi. Kolejna zagrywka Firszta. Nie kończy ataku, znowu Firszt, idzie kontra Śliwka. Kolejna znowu zagrywka Firszta, idzie blok z drugiej strony na Woderczyku, mamy koniec seta. To jest cała Zaksa. Tak, trochę potwierdzenie też takiej tezy, a propos tak wspominałeś nazwisko Firszta, że no faktycznie no w siatkówce no, jesteś tak silny, jak silne jest twoje najsłabsze ogniwo. Ciężko jest w siatkówce bez wyrównanego składu, który gwarantuje ci określony poziom, grać na dłuższą metę. Możesz trochę, myślę, środkowego ukryć. Możesz ukryć może odrobinę libero albo nie wiem, któregoś z przyjmujących, ale rzadziej na pewno. No i właśnie no czasem po prostu no, z premedytacją wybierać najsłabsze ogniwo. Przyjmują, muszą dużo atakować, dużo przyjmować, męczyć się i pod presją i pod zmęczeniem na pewno trudno jest utrzymać precyzję. Ogromne wrażenie dla mnie robi to, że po pierwsze nie było Pawła Zatorskiego, po drugie Łukasz Kaczmarek grał na 20-kilku% i mimo tego Zaksa wygrywa 3-0. To był pokaz siły drużyny bardzo pewnej siebie. Można chwalić Benjamina Tontiego, a mi się wydaje, że idąc dalej za słabą skutecznością ataku Radomia, no to też nawiązując do tego, że można jakieś słabsze ogniwo ukryć, no to w przypadku, jeśli któryś z skrzydłowych jest w słabszej dyspozycji w ataku, no to
musi się wykazać rozgrywający. Ja bym akurat też w słabej grze Dejana Vincicia poszukał jednej z przyczyn porażki Radomia. Przyczyn porażki Radomia, ale też chyba i też takiego falowania grą na początku sezonu Radomia, że Vincic nie jest w takiej formie, jak jeszcze był na przykład w zeszłym sezonie, gdzie faktycznie te akcje były no po prostu jak płynne, jak po prostu, no nie wiem, co jest płynnego. Woda. No płynne jak woda, może być jak woda. Czarni Radom wyglądają rewelacyjnie na podwójnej zmianie. To jest taki moment, w którym oni w każdym sensie się nakręcają, grają lepiej, bo widać, że to, co my mówiliśmy, tych dwóch podobnych atakujących, dwóch rozgrywających dobrych, niezłych, ta podwójna zmiana działa dobrze i wtedy ta drużyna paradoksalnie zdobywała najwięcej punktów, miała najwięcej breaków, ale kiedy wracali ci pierwotni zawodnicy, czyli ci jakby szóstkowi, no to tak Radom pod koniec siadała i coś tam znowu u nich było z pewnością siebie, przynajmniej takie miałem wrażenie, bo w decydujących po prostu momentach im ręka drżała. Dobra, no to chyba myślę, że na tym możemy zamknąć dyskusję. Grupa Azoty, pokaz siły, Cerra Atenea, Czarni Radom. Jednak wydaje się, że w tym sezonie, patrząc po tych wynikach z drużynami, które w tym momencie znajdują się w czołówce, wygląda na to, że Czarni Radom będą mogli ugryźć każdego, ale no, ja nie spodziewam się, żeby to była drużyna, która będzie mogła powalczyć o medale w tym sezonie. Dobra, trzy mecze, opowiedzieliśmy wam o trzech meczach bardzo dokładnie, to teraz po dżingielku opowiemy jeszcze o pozostałych wynikach meczu i może zabawimy się tak, panowie, że ja podam wynik meczu, a wy opowiecie jednym, dwoma zdaniami o tym, co się wydarzyło, okej? Okay? Pasuje? Pasuje. Okej. Okay. No dobra. Szósty set. No to może pierwszy mecz, o którym myślę, że nie będziemy mówić, Asseco Resovia Rzeszów, PKS Wisła Bydgoszcz, to był mecz rozegrany awansem 6 listopada, więc już 13 dni temu, ze spotkań, o których jeszcze nie porozmawialiśmy. Jastrzębski Węgiel, Ślepsk, Malow, Suwałki. Kuba. 3-0, my tutaj dwa zdania. Typowałem, że będzie miał problemy zespół z Jastrzębia, że to będzie mecz, w którym może wydarzyć się rewolucję, natomiast wygrali 3-0. Przy dobrej grze Jurka Gładyra, który został MVP meczu i Tomasza Fronala, który dobrze zagrywał. Końcówki setów szły na rzecz Jastrzębia i tak się udało wygrać 3-0. Ja przewidywałem 3-1, więc tutaj akurat zatriumfowałem nad wami, bo to chyba Filip też 3-2 dla Ślepska Malów Suwałki, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, PGS Krabbełchatów 3-1 z MKS-em Będzin. Filip, teraz twoja kolej. Czytałem wypowiedź pomeczową Jakuba Bednaruka po tym spotkaniu i trener Będzina był zadowolony z postawy jego zespołu. Ich największą jakby słabością jest terminarz na początku sezonu, gdzie trafiają non-stop na bardzo trudnych przeciwników, a taki trochę z niższej półki zespół, ich, z którym się już mierzyli, to był Radom i to z kolei było według trenera Bednaruka najsłabsze ich spotkanie. Faktycznie Będzin chyba przez cały sezon miał tylko bodajże dwa sety, w którym nie wyszedł z 20 punktów, także... To kogo byś wyróżnił? Mają czego żałować Będzinianie. Po jednej postaci z obu drużyn. Znaczy na pewno po stronie Bełchatowem bardzo dobrze zaprezentował się Mila Debadipur i Dusan Petkowicz, a z kolei po stronie Będzinia na pewno Michał Superlak, aczkolwiek... 26 punktów. To nie był jakiś mecz, w którym wyraźnie dałoby się kogoś wskazać, bo pomimo, że to nie było tej breaka, to było to spotkanie wyrównane. Dobra, i ostatni mecz jeszcze, o którym nie opowiedzieliśmy, GKS Katowice, Kuprum Lubin, 2-3, tutaj przewidywaliśmy, że to będzie pierwsze zwycięstwo GKS-u Katowic za 3 punkty, a tutaj piąty tiebreak i czwarty przegrany. Bardzo szybko, Kuprum ma patent na Katowice, a może ja chciałem, nie, no dobra. Kuprum ma patent na Katowice, znowu wygrywa tak jak w poprzednim sezonie. Katowice, Rafał Szymura powiedział, że trochę bali się w tym meczu wygrać i chyba miałbym takie wrażenie podobne, również obserwując pokrótce tą relację z tego spotkania. Świetny mecz Bartłomieja Lipińskiego i Tavaresa. Brawo ty. Ja bym też wyróżnił Jakuba Jarosza, który grał bardzo dobrze w ataku, ale też świetnie serwował i chyba zanotował, zdaje się, 6 asów serwisowych, a z kolei chyba najsłabszy mecz w sezonie zaliczył Rafał Szymura, który po 3 pierwszych setach albo 2 miał zerową efektywność ataku, więc na pewno skuteczności Rafała Szymury zabrakło, być może, żeby Katowiczanie jednak drugie zwycięstwo w sezonie zanotowali. No i pięknie. Tak właśnie wyglądała piąta kolejka. Moim zdaniem kolejka bardzo dobra. Myślę, że też się panowie zgodzicie tutaj. Najlepsza. Myślę, że najlepsza kolejka jak do tej pory. No i dobra, to może puścimy dżingiel Kaszanki. No chcieliśmy znaleźć jakąś kaszankę na siłę, chcieliśmy tak szukać może w jakichś indywidualnych występach pojedynczych zawodników, ale doszliśmy do wniosku, że w tej kolejce ten hymn kaszanki niech będzie hymnem w sumie
właśnie Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzów Świata, bo to były naprawdę bardzo ciekawe spotkania, bardzo dobre spotkania, wysoki poziom, więc w tym odcinku akurat kaszanki nie będzie. Jest okej, panowie? 100%. Zgadzam się, tak. No to zaraz przechodzimy do siódemki kolejki. Szósty set. Siódemka kolejki piątej, no to zaczynamy od atakujących. Myślę, chyba jakoś tak zazwyczaj zaczynaliśmy od atakujących. No więc dobra, moje typy: Hadrawa, Jarosz, Malinowski. Kogo jeszcze byście tutaj mogli dorzucić do... Superlak? Myślę, że może być Petkowicz. Tak, może być Petkowicz, może być Superlak. No w Jastrzębskim Węglu nie, Janek Król nie. Zdecydowanie w Jastrzębskim Węglu nie. Kaczmarek nie, ani Butryn, ani Filip w sumie też nie. Patryk Szwaracki też nie. Ani nie. Bartłomiej Bołądź to w ogóle zagrał bardzo słaby mecz, no ale to już tak na marginesie. No dobra, no to kto? Grzybowski też nie. No dobra, no to teraz pytanie, czy idziemy taką myślą, że to musi być zawodnik zwycięskiej drużyny, czy może nie? No bo jeśli nie zwycięskiej, no to moim zdaniem chyba jednak Malinowski. A Jakub Jarosz? Filip, co ty o tym sądzisz? Ja w ogóle jako takiego do pierwszej szóstki to jednak wytypowałbym Jana Hadrawę mimo wszystko, a zastanawiałbym się nad tym, kogo wybrać do drugiej szóstki. Wiesz co, no tylko Hadrawa wygrał. Takie jest moje zdanie. No tak, no właśnie o tym mówię, że w zasadzie wśród zwycięzców no to masz Petkowicza z kandydatów i Hadrawę. W zasadzie tylko. Więc jeżeli tutaj argumentem jest poprowadzenie do zwycięstwa, no to Hadrawa no grał dobrze. No w sumie co, no dołożył blokiem, dołożył asami, znowu tyrał jak koń, obciążony przez Pawła Wojickiego niemiłosiernie i radził sobie z tym dobrze na trudnym terenie. No ale nie będę naciskał. Jeżeli Kuba uważa, że Hadrawa, to może być Hadrawa, ale jeżeli masz, nie wiem, inną propozycję, to się właściwie nie wiem, o co można by się do Czecha przyczepić. No. 50% skuteczności ataku przy 38 atakach, 4 bloki, 2 asy serwisowe, obecnie właściwie w statystykach niemal wszystkich w ogóle w skali ligi się wyróżnia, więc... Wiesz co, no tak dla porównania to tak, ma Malinowski 23-36, czyli wyższy procent w ataku przy podobnej liczbie, ale tylko jeden as, 0 bloków. Jarosz, tak samo identyczny procent w ataku, 6 asów, 0 bloków, więc chyba też Hadrawa był najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć, jak w NBA, all round, dokładnie, wszechstronny. No. Tak bym chyba... Dobra, ale z kolei Mateusz Malinowski, no to wspominałem przy tym końcówce tej breaka, w dwóch ostatnich piłkach został zablokowany, aczkolwiek ważna sprawa jest taka, że chwilę wcześniej zdobył 3 punkty, więc to też nie jest tak, że on cały tiebreak był schowany do lodówki, tylko jednak tam coś w tym tiebreaku robił. Hadrawa pierwsza, Malinowski druga? Czyli Filip nie była to mrożona malina. Zdecydowanie nie była to mrożona malina. No dobra, no to co, Hadrawa? Hadrawa pierwsza, Malinowski druga. No dobra, no to możemy... Też mi się tak wydaje, biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy, to jednak Malinowski ponad Jaroszem, aczkolwiek Jarosz też niczego sobie. Tak, Jarosz też niczego sobie. No dobra, czyli Hadrawa do pierwszego składu, Malinowski do drugiego. Kto po przekątnej z atakującym? Kto na rozegraniu? Blizzard. Blizzard? No myślę, że Antoine Blizzard, no i nie wiem, znowu Toniutti. Tavares. A może nie, Tavares, może Tavares. Zdaniem, dobra, bo też bardzo dobrze się zaprezentował poza rozegraniem, też w aspektach jak blogi, zagrywka. Także tak, 8 punktów, 3 asy, 3 bloki, 2 kiwki Tavares. Dobra, także. A bardziej Blizzard czy Tavares? Blizzard. No dobra. Bardziej Blizzard, który moim zdaniem chociażby na duży plus dla niego ten trzeci set, gdzie przez ponad pół tej partii zawiercianie nie potrafili zrobić breaka. Dobra, no to Antoine Blizzard z Werwy, Warszawa, Orlen, Paliwa, a drugi rozgrywający Miguel Tavares z Kuprum Lubin. Na przyjęciu kandydatury? Bartek Lipiński. Bartek Lipiński, Milate Badipur, myślę, że koniecznie. Wojciech Żaliński? Nie, on miał momenty, w których się męczył i na przykład w końcówce przegranego seta przez AZS Olsztyn to chyba 3 ataków z rzędu nie skończył. Okay, znaczy, Kwolek? Tak, no to Kwolek. I panowie, okay. Simone Parodi. Z 9-13. Chyba poszliśmy teraz z Kubą. 9-13 w ataku i to, co on, jak on zabezpieczał połowę boiska, tak naprawdę, on brał strefę konfliktu z Korneliuszem Banachem, no to dla mnie to jest profesor. No dobra. Możemy do drugiego dać. Dobra, no to Kwolka na pewno do pierwszej. Tak. Tutaj nawet nie bym się zastanawiał. Kwolek do pierwszej, do pary z Kwolkiem. Dla mnie Lipiński, bo tak, panowie, Ebadipur 19-37 w ataku i 2 bloki.
Lipiński 20-33, blok, jeden blok, czyli podobne statystyki, no ale chyba jednak wyżej bym cenił to zwycięstwo Lubina, jakby patrząc na rywala, niż, niż PGS Krybełchatów. No okej, czyli możemy Lipińskiego wsadzić. Zaczynam, ja jestem z tym okej. Filip, co ty o tym sądzisz? Tak, i okej, w porządku, i w tej drugiej szóstce, no upieram się przy Parodim jednak. No to Parodi. 13 ataków to raczej będzie rzadki wynik Włocha w ataku. No oprócz tego właśnie to, że musiał sobie radzić u boku w przyjęciu Korneliusza Banacha, a nie Pawła Zatorskiego, co jest tak, moim zdaniem no kolosalnym. Tak, nie można Parodiego winić za to, że Zaksa rozegrała tylko 3 sety, tak? No bo generalnie te liczby w ataku i punkty zdobyte też wynikają, zależą od tych setów rozegranych. Dobra, czyli Parodi, Ebadipur na ławce, a w podstawowym składzie Kwolek, Lipiński. Środkowi? Tutaj kilku kandydatów jest, no Sejet moim zdaniem obowiązkowo. Sejet. Tak, chyba 15 punktów w ataku to był tak, Sejet, 11, to jest dobra gra w bloku, chociaż trochę gorzej w zagrywce mam wrażenie, że mu szło. No tak, ale 11, chyba 11 na 18 tak jest, on tak i męczył się wielokrotnie z tymi rozegraniami Pawła Wojickiego, które były dość flejowate, więc klasę pokazał. Nowakowski, panowie. Nowakowski, nie, no Nowakowski jako drugie nazwisko to koniecznie, to było jakieś abstrakcyjne. Ja bym nawet powiedział, że jako pierwsze takie właśnie. Znaczy tak, oczywiście. Tylko mówię, pierwszy wybór. O tak, dobra, no to pierwszy wybór Piotr Nowakowski, drugi moim zdaniem Sejet, na ławce Gładyr. I albo Norbert Huber, albo Bartek Mordyl. No to może Bartek Mordyl. No. Ewentualnie jeszcze Jan Nowakowski, bo też okay, Bartek. Też. No ale może Bartek Mordyl, bo na zachętę. Tak. I jego jeszcze nie było, a Jan Nowakowski był. Dokładnie. No i dobra. I libero, no to tutaj dobry mecz w sumie Pawła Ruska, który musiał wejść za Popiwczaka i poradził sobie bardzo dobrze. No i Damian Wojtaszek, nie? I Damian Wojtaszek, więc no tutaj już decyzję pozostawiam wam. Chyba, że macie jeszcze jakiegoś innego kandydata, ale... Czy zastanawiałbym się nad Jędrzejem Gruszczyńskim, ale to chyba jednak trochę słabszy kandydat od wspomnianej przez ciebie Piotrek Dwójki. Znaczy ja bym dał pierwszego wybrałbym Damiana Wojtaszka. Tak, no dobra, czyli Damian Wojtaszek do podstawowej siódemki, na ławkę, Paweł Rusek. Paweł Rusek często tę rolę zmiennika pełnił i to wchodząc też na przyjęcie, więc mamy nadzieję, że się nie obrazi na nasz wybór. Czyli podsumowując, pierwsza szóstka to tak, Hadrawa Blizzard, tak, zgadza się? Nic nie mylę. Tak. Hadrawa Blizzard, Lipiński Kwolek, Sejet Nowakowski i na libero Wojtaszek. No i druga, tak, Malinowski po przekątnej z Tavaresem na przyjęciu Parodi. No, to nie jest tak łatwo wcale, no. Kto? Ebadipur. Ebadipur. Na środku Bartek Mordyl i Juri Gładyr, tak, i drugim libero Paweł Rusek. Brawo, udało się, wybrnąłeś jakoś. Dobra, dzięki wam. Kuba wybrnął i my też wybrnęliśmy chyba z opisem tego odcinka, więc będziemy już kończyć. Za uwagę w podsumowaniu piątej kolejki szóstego seta dziękuję. Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurfanty. Dziękujemy.